ksiądz czy siostra zakonna także stawia sobie pytanie, co znaczy to Słowo Boże? Wy, którzy wysłuchaliście już tyle fragmentów Pisma Świętego, tyle różnych kazań, rekolekcji, także stwierdzacie, i ja też, że nie wszystko jest zrozumiałe. To samo przeżywali uczniowie, którzy szli do Emaus. Słuchali, słuchali, ale nie wszystko rozumieli. Dlatego Jezus wyjaśniał im wszystko, co w Piśmie Świętym odnosiło się do Niego. A w końcu udzielił im łaski, aby rozumieli Pisma. Czyli potrzebna jest łaska Boża, ale także pewien wysiłek człowieka, by zrozumieć Pismo Święte, by je poznawać, by je pokochać. Ono pisane tak dawno w językach oryginalnych, w innym zupełnie stylu i sposobie myślenia, odsłania się nam bardzo stopniowo. I Kościół, siostry i bracia, pomaga swoim dzieciom jak matka w zrozumieniu Słowa Bożego. I dziś chcemy o tym mówić. Co robić, by bardziej rozumieć Pismo Święte? Bo jest to przecież głos samego Jezusa, który do nas mówi, aby nas zbawić. Więc poznawanie Pisma Świętego jest konieczne w naszej wierze. Czasem zastydzają nas protestanci, którzy cytują różne fragmenty, są biegli, znają wiele tekstów na pamięć. My stajemy wobec nich i dziwimy się, że ja tak mało pamiętam, tak mało wiem, tak mało potrafię wytłumaczyć. Kościół przychodzi z pomocą, abyś bardziej rozumiał Pismo Święte, na przykład przez te niedzielne homilie, kazania, rekolekcje, różne kursy formacyjne, dni skupienia, i coraz więcej osób świeckich uczestniczy w tym, a także poprzez czytanie prasy katolickiej, czy w internecie różnych dobrych, ciekawych konferencji. Coraz więcej młodych także w telefonie mają w smartfonach Pismo Święte z różnymi komentarzami, jadąc do pracy w autobusie, w tramwaju, włączają te teksty i tam mają fragmenty, które codziennie Kościół czyta w liturgii mszy świętej, by to Słowo Boże poznawać. Jest to konieczne dla nas. Jak uczy święty Hieronim, nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Dlatego widzisz, jeśli chcę ja, jako ksiądz i ty, poznawać Chrystusa, musimy sięgać do Pisma Świętego, bo tam jest Jego głos pełen miłości dla nas i głos, który nas zbawia, oświeca i wskazuje, jak mam żyć, jak mam wypełniać wolę Bożą. Dlatego też chciałbym dzisiaj przedstawić wam, zaproponować jedną z pomocy w pogłębianiu zrozumienia Pisma Świętego. To jest jedna z propozycji, jest ich wiele. Kościół przychodzi z pomocą swoim dzieciom, na przykład poprzez program domowych kręgów biblijnych, w których niektórzy indywidualnie, samemu, inni w małżeństwie, jeszcze inni całą rodziną, czytają Pismo Święte, czytają Ewangelię, czytają psalmy, razem z komentarzami, które my z Centrum Ewangelizacji przekazujemy rodzinom gratis, aby Słowo Boże było czytane i poznawane. I to jest prościutki program czytania domowego Pisma Świętego, który nie jest eksperymentem ani nowością, bo tylko w naszej diecezji 30 parafii już realizuje ten program i mamy 500 takich kręgów biblijnych. Jest to pewien program, który funkcjonuje na całym świecie. W różnych krajach widziałem go, we Włoszech, w Niemczech, także za oceanem.
Program domowego czytania, rodzinnego czytania Pisma Świętego jest dostępny dla każdego człowieka. Na czym on polega? Wybierasz sobie jeden dzień w tygodniu, dowolny, wybrany przez ciebie, wybierasz godzinę, zasiadasz sam w małżeństwie z żoną, czy z dziećmi, z wnukami, czytasz jeden rozdział Ewangelii, jeden psalm, według konkretnej metody, którą my pokazujemy, uczymy we wprowadzeniach, a potem do Ewangelii Mateusza rozpoczynasz czytanie komentarzy, raz w tygodniu komentarz do jednego rozdziału. I tak przechodzisz przez Ewangelię Mateusza przez pół roku, spokojnie, w lekturze domowej, a potem wprowadzamy cię w następny etap Ewangelię Marka i czytasz ją spokojnie raz w tygodniu przez 4 miesiące i następnie Ewangelię Łukasza i tak dalej, i dalej. I do każdego z tych etapów dajemy ci komentarz, tak aby nie robić tego w pojedynkę, aby mieć przewodnik. Widzisz, przewodnik, który ci wyjaśni Słowo Boże, który wprowadzi cię w Słowo Boże, bo gdy jesteś w obcym mieście, także korzystasz z przewodnika, uczysz się języka, korzystasz z przewodnika. Tak samo jest z Pismem Świętym. My, siostry i bracia, potrzebujemy takiej właśnie pomocy, przewodników, komentarzy, by też nie pobłądzić. Dlatego też chciałem wam zaprezentować i zachęcić do skorzystania z takiej pomocy. Chciałbym was zaprosić, byście spróbowali, byście włączyli się w ten program rodzinnych, domowych kręgów biblijnych. To jest propozycja, która pomaga rozwijać wiarę, która również uczy modlitwy, która również uczy nas wspólnoty i dokonuje się w bardzo prosty sposób, bo właśnie w domu. Czyli ty nawet nie musisz nigdzie wychodzić. W tym domu, tam gdzie żyjesz, właśnie bierzesz Biblię ze swojej półki, bo ona nie powinna stać na półce, i zaczynasz czytać Pismo Święte. Siostry i bracia, to jest bardzo praktyczna i prosta pomoc w zrozumieniu Pisma Świętego. Zapraszam do przyłączenia się. Możesz rozpocząć już w tym tygodniu. Możesz rozpocząć sam w małżeństwie lub całą nawet rodziną. My chcemy wam przedstawić tą propozycję, zaprosić was, abyście spróbowali. Ja prawie już 20 lat widzę, jak ta metoda rozwija się w różnych krajach świata. Widzę, jakie przynosi owoce, rezultaty, bo zmienia się życie ludzi. Dlaczego? Nie dlatego, że ksiądz coś powiedział, ale dlatego, że sam Chrystus mówi przez Pismo Święte. To On dotyka naszych serc, kiedy ty otwierasz Słowo Boże, kiedy się w nie wczytujesz i zaczynasz słuchać samego Boga. I to sam Bóg właśnie przez Pismo Święte przemienia moje życie, przemienia twoje życie. I chcę to czynić, dlatego zapraszam, pozwól mu na to. Zaproś go jeszcze bardziej do swojego życia poprzez tą metodę. I okazuje się, że gdy ktoś jest wierny, raz w tygodniu odda pół godziny na czytanie Słowa Bożego, na modlitwę, na wspólną potem herbatę z dziećmi, z rodziną, okazuje się, że rodziny się zmieniają. Ja, który mieszkam tutaj obok na Bukowym, mamy tam ponad 60 takich kręgów w jednej parafii. I widzę, jak rodziny się zmieniają. Pewne małżeństwo, 30 lat stażu, słuchaj, oni próbowali na różne sposoby czytać Słowo Boże, ale gdy weszli w tą metodę, mówią do mnie: proszę księdza, no teraz w końcu jesteśmy razem. Ta metoda nas połączyła, bo my razem siadamy, nie wstydzimy się niczego, ale bierzemy Biblię i czytamy razem z tym komentarzem. I bardzo szczęśliwi, tydzień w tydzień czekają na to spotkanie. Inna matka
czyta Słowo Boże, ma na imię Joanna, ze swoim dzieckiem i mówi do mnie: proszę księdza, po przeczytaniu tego słowa raz w tygodniu atmosfera w domu się zmienia. Dzieci potem są inne. Dzieci inaczej się odnoszą do siebie. Coś się zmienia. Kto to czyni? Bóg to czyni. To Chrystus czyni. Bo gdy zaczynamy się modlić i czytać Słowo Boże, wszystko się odmienia. Ale są też takie rodziny i spotykam, znam osobiście, kiedy mąż początkowo nie był zainteresowany, ale przez szacunek i miłość do żony siadał zawsze obok niej. I ta żona Anna co tydzień czytała Słowo Boże, a mąż przez szacunek przysłuchiwał się, siedział obok. A w końcu zaczęło go to interesować. I gdy ona przerywała czytanie słowa, ten mąż początkowo średnio zainteresowany mówi do niej w końcu: dlaczego przerwałaś czytanie? Czytaj dalej, chcę dalej słuchać. Widzisz, to czyni Słowo Boże także w sercach tych, którzy jeszcze poszukują. I chodzi nam o to, byśmy w domach zwyczajnie, normalnie przyzwyczaili się do tego, że czytamy Słowo Boże. Ono nas umacnia, ożywia i małżeństwom daje pomoc, i dzieciom, i rodzinom, bo przecież to mówi sam Bóg. I są takie rodziny także, które po pewnym etapie weszły już całą rodziną. I dzieci, i wnuki. Raz w tygodniu, pół godziny zatrzymujemy się przed Słowem Bożym. To tylko jest wszystko po to, aby pomóc człowiekowi w poznawaniu samego Boga. Nie przyjdzie to do nas, siostry i bracia, bez wysiłku. Widzisz? Gdy uczysz się języka też, musisz wykonać pewien wysiłek. Podobnie jest z poznawaniem Słowa Bożego, uczeniem się Słowa Bożego. Dlatego też przeznaczamy ten jeden dzień, jeden wieczór i ludzie wybierają bardzo różne godziny. Ja widzę, jak te 500 kręgów w naszej diecezji mamy rejestr w bardzo różnych godzinach. Niektórzy o 21, niektórzy o 22, bo mówią, tylko wtedy mamy w małżeństwie już spokój i ciszę. Siadamy raz w tygodniu, by posłuchać Chrystusa, by posłuchać, co Jezus do nas mówi. A inni po południu, to jest dowolność, wielka dowolność. I znam też takich, którzy są w różnych ruchach kościelnych, pogłębiają swoją formację. A gdy się spotkali z tym programem, okazało się, mówią, proszę księdza, to jest bardzo pomocne dla namiotu spotkania. To jest bardzo pomocne w modlitwie biblijnej, w modlitwie Słowem Bożym. I o to nam chodzi. Dlatego też zachęcam was. Spróbujcie. To jest prosty przewodnik, dostępny dla każdego. Bardzo łatwy. Bardzo prościutka metoda. Ona musi być prościutka. Wiesz dlaczego? Dlatego, żeby każdy człowiek mógł z niej skorzystać bez wysiłku. Dlatego jest tak opracowana. Bardzo zachęcam.